Panie marszałku, Wysoki Sejmie, panie ministrze, mam kilka pytań i proszę o odpowiedź na piśmie. Pierwsza kwestia, ile ostatecznie elektrowni jądrowych wybuduje w Polsce rząd Prawa i Sprawiedliwości? Dwie, trzy? Proszę o precyzyjną odpowiedź. Drugie pytanie, czy prawdą jest to, że temperatura wody z chłodzenia reaktorów będzie wyższa o około 10 stopni Celsjusza w stosunku do temperatury wody w Bałtyku? Jest to istotne, ponieważ jak ta różnica temperatur tych wód wpłynie na, po pierwsze, biologię Bałtyku i po drugie na rozwój turystyki w tym pięknym zakątku Polski. Czy rząd dysponuje stosownymi ekspertyzami w tej sprawie? Jeśli tak, to chciałbym je poznać. Wreszcie trzecia kwestia. Czy ten ambitny program energetyki jądrowej w Polsce ma realne i solidne podstawy finansowe i społeczne? Myślę o kontrakcie społecznym. Na koniec, panie marszałku, jestem mieszkańcem gminy Krakowa, gdzie w latach 80. rozpoczęto budowę elektrowni jądrowej w Żarnowcu. Po 9 latach została zlikwidowana, zabrakło finansowania. Warto o tym pamiętać, żeby nie powtórzył się syndrom Ostrołęki. Dziękuję. Dziękuję bardzo.